Po przedstawieniu 2 tygodnie temu sylwetki odznaczonego Orderem Kanady doktora Zbigniewa Kabaty, chcielibyśmy przybliżyć Państwu postać kolejnej osoby ze społeczności polonijnej, uhonorowanej tym najwyższym odznaczeniem kanadyjskim. Wśród 40 osób udekorowanych w maju 2007 roku Orderem Kanady przez gubernator Michel Jean była także dr Mary Majka, mieszkająca w miejscowości Hartwick w prowincji New Brunswick. A oto chwila uroczystej dekoracji oraz rozmowa przeprowadzona przez Violettę Kardynał z niezwykłą osobą, która wniosła ogromny wkład w ochronę środowiska naturalnego i zabytków swej drugiej ojczyzny. For more than 40 years, Mary Majka has championed nature conservation, environmental advocacy, and heritage preservation in New Brunswick. A determined and passionate volunteer, she played a key role in the designation of Mary's Point in the Bay of Fundy as Canada's first Western Hemisphere shorebird reserve. As president of the New Brunswick Federation of Naturalists and the Albert County Heritage Trust, she helped to protect and preserve her province's wildlife and historic and natural sites. With the donation of a parcel of family land to the Nature Conservancy of Canada, she leaves an environmental legacy that will benefit generations of New Brunswickers. Dr. Majka. Niewielu Polaków dostąpiło zaszczytu odebrania takiego wyróżnienia z rąk gubernatora Kanady, w dodatku w obecności ambasadora Polski, doktora Piotra Ogrodzińskiego. Kanada doceniła wysiłki pani Marii, która od ponad 40 lat niestrudzenie działa na rzecz ochrony przyrody i zabytków. Jej starania doprowadziły m.in. do ustanowienia brakującego przedtem w prowincji prawa nakazującego ochronę dziko żyjących zwierząt i ptaków. Dzięki jej ogromnym wysiłkom założono rezerwaty dla czapli, orłów, orchidei leśnych, żab oraz wyodrębniono szczególnie piękne tereny. Największy chroniony obszar znajduje się na półwyspie Mary's Point, miejscu zamieszkania państwa Majków, gdzie nad zatoką Fundy pani Marii udało się ochronić miejsce żerowisk ptaków brzegowych, tzw. brzegówek, które zatrzymują się tam w drodze do Ameryki Południowej. Ponad 2 miliony ptaków osiada na brzegu rezerwatu, gdzie umiejscowiono finansowany przez rząd kanadyjski budynek, w którym można uzyskać informacje na temat tego fenomenu, jak i całej fauny i flory wybrzeża. Wielu wykształconych przez panią Marię studentów pełni dyżury na Mary's Point, służąc informacją około 20 tysiącom osób rocznie, które zainteresowane są tą wyjątkową, wywołującą niezwykłe wrażenie migracją ptaków. Swoją działalność na rzecz ochrony przyrody pani Maria poszerzyła również o edukację młodego pokolenia. Przez 7 lat prowadziła własny program telewizyjny, w którym odkrywała młodzieży piękno przyrody, zawsze podkreślając, że przede wszystkim trzeba szanować i chronić życie. Dbanie o przyrodę prowincji jest także zadaniem kilku organizacji założonych przez dr Marię Majkę. Do dziś udziela się i prezesuje Fundy Heritage Trust, zajmującego się ochroną zabytków. A zaczęło się od zadaszonego mostu, który po jego zawaleniu się postanowiono nie odbudowywać. Jednak dzięki wysiłkom pani Marii most odbudowano zgodnie z oryginałem. Jeszcze dwie inne lokalne budowle zawdzięczają swe istnienie pani Marii. Zbudowany w 1884 roku Harvey Community Hall, w którym ponownie odbywają się koncerty i wszelkiego rodzaju imprezy, oraz wybudowany w 1903 roku Old Bank Museum, które obecnie służy również jako turystyczne centrum informacyjne. Inną z wielu akcji było ratowanie latarni morskiej, która choć czterokrotnie przynoszona, znalazła w końcu miejsce w sąsiedztwie historycznej stoczni i powstałego tam dzięki pani Marii popularnego już parku. W założonej na początku XIX wieku stoczni, w której zbudowano ponad 40 statków, trójmasztowców, zatrudniona była większość mieszkającej w okolicy ludności. Powstały wokół stoczni park udostępniony został mieszkańcom w sierpniu ubiegłego roku. Podczas uroczystego otwarcia panią Marię udekorowano najwyższym odznaczeniem prowincji – Order of New Brunswick. Zanim wysłuchamy wypowiedzi pani Marii, przytoczmy kilka faktów z jej bogatego życiorysu. Urodziła się 84 lata temu w Częstochowie, gdzie ojciec był dyrektorem gimnazjum. Rodzina jakiś czas mieszkała w Grodnie, ale po śmierci ojca Maria z matką i bratem wróciła do Częstochowy.
Po wybuchu wojny matka z bratem wyjechała do rodzinnego Muńca w Czechosłowacji, a Maria pozostała pod opieką cioci. Podczas próby przedostania się przez granicę za matką, Maria została złapana przez Niemców i zesłana do obozu w Austrii, a później skierowana do pracy na roli. Po wojnie ukończyła studia medyczne w Innsbrucku, gdzie spotkała swego przyszłego męża, Mieczysława, również studenta medycyny. Po ukończeniu studiów w 1951 roku oboje wyjeżdżają do Kanady, osiedlając się w Hamilton. By wspomóc męża w okresie uzyskiwania uprawnień lekarskich, Maria pracowała jako kucharka w domu milionera. Po zdobyciu przez męża specjalizacji w dziedzinie patologii w 1958 roku wraz z pierwszym synem, Krzysztofem, przeprowadzają się do Londynu. Tam urodził się drugi syn, Marek. W 1961 roku wyjeżdżają do New Brunswick. Umiłowanie przyrody przez panią Marię powoduje, że nie zamieszkują w mieście Moncton, gdzie mąż otrzymał pracę, ale w rzadko zaludnionych Caledonia Mountain. Po odkryciu niesłychanie dużej migracji ptaków w Mary's Point nad Zatoką Fundy, państwo Majkowie nabyli tam najpierw dom letniskowy, a później piękny dom, w którym mieszkają do dziś. Starszy syn Krzysztof jest biologiem i pracuje naukowo w Halifaxie. Mówi płynnie po polsku i przez wiele lat był członkiem zespołu folklorystycznego Pomorze. Młodszy syn Marek mieszka w Kalifornii, jest inżynierem informatykiem. Państwo Majkowie zaadoptowali i wychowali dwoje innych dzieci. Davida, który już 40 lat mieszka razem z nimi i pomaga pani Marii w jej przedsięwzięciach, oraz dziewczynkę z Polski, Agnieszkę. Obecnie Agnieszka kończy studia w Ottawie. Ja miałam bardzo wielkie szczęście, dlatego że mój ojciec był bardzo takim znanym człowiekiem, którego wszyscy cenili w Częstochowie. On był dyrektorem gimnazjum i znał przeora tego klasztoru. I tylko z tego względu mnie ochrzczono w kaplicy Jasnogórskiej. To nie była parafia, także właściwie tam się nie chciło. Także ja powinna była być chrzczona gdzieś w jakiejś mojej parafii, ale w drodze wyjątku i tak dalej zostałam ochrzczona przed Matką Boską. Ja byłam zapaloną harcerką. Ja zawsze lubiłam jeździć na obozy. Ja myślę, że dużo mnie to, że tak powiem, dało różnego rodzaju. Przede wszystkim ja się zrobiłam znacznie bardziej taka rezolutna i silna w sobie. Mnie już więcej nic nie straszyło. Na przykład jedną rzecz, którą myśmy musiały robić, to jest, oni nam wkładali berety na twarz i w nocy wyprowadzali nas do lasu, na jakąś polankę. I później mówili, wróć z powrotem do obozu. Myśmy też, i to specjalnie właściwie, żyły w bardzo prymitywnych warunkach, w namiotach, kopałyśmy doły, żeby mieć latrynę, kuchnię to żeśmy tylko taki mieli, komin, który z kamieni budowaliśmy tą kuchnię, płyty i komin, to przywoziliśmy ze sobą, a potem budowaliśmy tą kuchnię. No i gotowaliśmy na dworze, ja pamiętam zawsze muchy wpadały do zupy, to myśmy mówili, to dobrze, to jest więcej proteiny. Więc człowiek się dużo takich rzeczy nauczył, żeby być silnym, żeby być, nie robić jakichś tam komedii. Nie? Jeszcze można przeżyć bez wszystkich tych komfortów. Myśmy wyjechali z Europy naprawdę w okropnych warunkach, po wojnie. Tam naprawdę żyliśmy w bardzo ciężkich warunkach jako studenci. Klepaliśmy biedę okropną. W barachach żeśmy żyli i tak dalej. Także jak żeśmy wyjechali z tej Europy i przyjechali tutaj, to dla mnie przynajmniej to było no jak w raju. Ja myślałam sobie, nareszcie jestem w spokoju, ja już nie jestem zdenerwowana, ja już nie potrzebuję walczyć o każdy kawałek chleba. I ja chciałam się jakoś odpłacić tym Kanadyjczykom. A przede wszystkim ja zaraz zauważyłam, że oni właściwie potrzebują mojej pomocy. Dlatego, że ja miałam zupełnie inne nastawienie do natury, do takich zabytków historycznych, których oni wtedy jeszcze nie mieli. Świat się bardzo zmienił w tych 55 latach, kiedy ja tutaj przyjechałam. Ja nigdy nie potrzebowałam jakoś oponować czegoś, kłócić się nawet z politykami i tak dalej. Ja po prostu szłam do nich i mówiłam, słuchaj,
tak i tak powinno to być. I zazwyczaj jak szłam gdzieś i albo pisałam i tak dalej, ja się bardzo przygotowywałam do tego. Ja przed tym przerzuciłam przez książki, czy robiłam jakieś wywiady, czy coś. W każdym razie, jak ja szłam gdzieś i o coś prosiłam, to ja już miałam bardzo dobrze przygotowany plan i to, co ja powiedziałam, to miało już sens, ja nie gadałam długo i zawsze miałam sukces, prawie zawsze. Miałam ten program telewizyjny, więc na tym telewizyjnym programie ja bardzo dużo młodzieży uczyłam o naturze. I do dzisiejszego dnia to jest wprost niesamowite. Ja gdzieś idę na ulicy, czy jestem w sklepie, czy siedzę w restauracji. Ludzie podchodzą do mnie. To są ludzie teraz w ich 40-50 latach, którzy mówią, ja jak byłem mały, czy jak byłam mała, patrzałam się na pani telewizję. Mnie to bardzo dużo nauczyło. Ja teraz swoje dzieci w ten sposób uczę. Więc dla mnie to jest szalenie ważna rzecz, że ja nie tylko to robiłam, ale że ja też innym pokoleniom to dałam. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. To był naprawdę może najważniejsza, jakby to powiedzieć, spuścizna, prawda? Ale oprócz tego, no to z takich rzeczy, o których mogę wymienić, to ta ochrona tej przyrody, ochrona tych ptaków szczególnie. I to z początku, pierwszą rzecz, którą ja zrobiłam, to było, że ochrona ptaków drapieżnych, dlatego że strzelano je. Właściwie to w ten sposób to odkryłam, bo jak tylko przyjechałam do Nowego Brunswicku, otworzyłam gazetę, patrzę, że jakiś pan trzyma orła i mówią, że tam Mr. Smith zabił tego orła, żeby sobie do swoich trofei dodać. Więc ja sobie pomyślałam, coś to jest nie w porządku, jak to można tak, coś takiego. No i potem okazało się, że w ogóle wszystkie ptaki drapieżne można zastrzelić, sowy, jastrzębie i tak dalej. Więc ja pomyślałam, to nie jest w porządku. To te zwierzęta muszą być ochronione, bo one są właśnie już, mało ich jest. No i udało mi się to, więc to potem od razu też ta ochrona tego Mary's Point, dlatego że tam ptaki zbierały się i nikt o nich nie wiedział, a przeciwnie, przychodzili ludzie tam i strzelali w te ptaki, żeby sobie wprawę zrobić, jak ptak leci, a oni pum, pum, pum i strzelali w nie. No więc ja postaram się o to, że to się zrobiło teraz bardzo znanym i bardzo cenionym rezerwatem. To jest jeden z takich najpiękniejszych punktów w mojej prowincji. Ja zawsze mówiłam o tym, że ja jestem z Polski. Ja byłam dumna z tego, że ja właśnie pochodzę z Europy, że ja miałam wykształcenie w Austrii, że ja mam inne pojęcia, nie jestem taką tutaj zakopaną w jednym miejscu osobą. I właśnie zawsze mówiłam o tym, że ja jestem Polką. I tym Polakom, którzy wokoło mnie byli, bardzo niewielu ich jest, ale wszystkim mówiłam w ten sam sposób, to zazwyczaj byli ludzie, którzy przyjechali później niż ja. Więc ja im wszystkim pomagałam w różny sposób. Do dzisiaj dzieci ich spędzały wakacje u nas i każdemu właśnie mówiłam o tym, że no, my jesteśmy Polakami i że powinniście być dumni z tego. I te dzieci są dumne.